Jak ja uwielbiam Szekspira i jego utwory. Są dla mnie zrozumiałe, przesłanie w nich zawarte jest jasne, a historie, które opowiada przez kreacje i bohaterów, niezwykle ciekawe i adekwatne do realiów XXI wieku. Nie powiedział nikt nigdy. Zapraszam na materiał dotyczący dramatu szekspirowskiego i dzieł Szekspira, czyli tekstów kultury, w których z perspektywy podstawy programowej ważne jest dosłownie wszystko. Utwory Szekspira są pełne charakterów tak skomplikowanych, że łatwiej niż je poznać, scharakteryzować, a później zrozumieć ich motywację, będzie dla ucznia zrobić potrójne salto bez rąk w trakcie drogi do szkoły. Do tego przeciętny utwór Szekspira zawiera w sobie przesłania, które są ze sobą całkowicie sprzeczne. Szekspir uczy cię na przykład, że najważniejsza w życiu jest kontrola i władza, ale że najgorsze, co możesz w życiu zrobić, to starać się o kontrolę i władzę. Uczy cię, że miłość doprowadza ludzi do szaleństwa, ale w tym samym utworze uczy odbiorców, że najważniejsze w życiu to się zakochać i znaleźć sobie tą właściwą drugą połówkę. Spójniejszy przekaz niż dzieła Szekspira mają zawodowi bokserzy po 12 rundach zderzania się nawzajem głowami. Fajnie się czuję. Nawet dzisiaj mógłbym już zatańczyć, nie? William Szekspir znalazł się w polskiej podstawie programowej prawdopodobnie dlatego, że od zawsze wykorzystywany był jako narzędzie przymusu i gnębienia się nawzajem. Elity w wiktoriańskiej Anglii śmiały się i siadały na psychę swoim poddanym albo mieszczanom za to, że nie było ich stać albo nie mieli po prostu ochoty poznawać nowych sztuk Szekspira wystawianych w teatrze The Globe. Potem cała Wielka Brytania siadała na psychę europejskim elitom, że nie znają właśnie Szekspira albo że za mało go znają. A teraz, 300 lat później, twoja nauczycielka i podręczniki tę samą przemoc stosują na tobie. Przemoc intelektualną, wkręcając ci, że utwory, w których nie ma ani jednego zdania mającego jakikolwiek logiczny sens, są z jakiegoś powodu podstawą rozumienia samego siebie, ale też sztuki, sztuki współczesnej. Wymyśliłem i użyłem. I stworzyłem to, co marzyłem. Szekspir urodził się w 1564 roku i tworzył na przełomie XVI i XVII wieku i dał się poznać jako pisarz przenikliwy i błyskotliwy, który bawił się formą równie skutecznie co nauczycielka tętnym licealisty w trakcie wybierania, który numer w dzienniku dzisiaj zapyta. Obecnie będziemy kojarzyć go przede wszystkim z jego własnym gatunkiem, który jest ewolucją tego, co znasz jako dramat klasyczny albo dramat antyczny. Od XVI wieku mamy więc dramat, no właśnie po prostu dramat klasyczny, ale mamy też dramat szekspirowski. Różni się on na kilka sposobów, między innymi tym, jacy są bohaterowie. Bo o ile charakter osoby w klasycznym dramacie możemy sprowadzić do 3 czy 5 cech, na przykład chciwy, miły i ambitny, albo smutna, wrażliwa i odważna, i mamy w sumie cały gotowy obraz bohatera albo bohaterki na cały dramat i wiemy, jak będzie się zachowywać, jak jakiś NPC. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. To większość osób w dramacie szekspirowskim przechodzi na naszych oczach jakąś przemianę, ewoluuje. Wychodzą na ich temat nowe fakty i osobno na temat ich motywacji, a potem okazuje się, że źle ich oceniliśmy i na końcu jest jeszcze jeden plot twist, bo zła matka była tak naprawdę dobrą córką, a z pozoru naiwny służący, którym wszyscy pomiatali, okazuje się być architektem całego zła. Ta cecha jest szczególnie uciążliwa pod kątem sprawdzianu, egzaminu i matury, bo stanowi takie naturalne zaproszenie dla autorów matury i twojej nauczycielki, żeby o te przemiany bohaterów pytać i zapraszać cię do tego, żebyśmy wszyscy wspólnie chwilkę porozkminiali, co miał na myśli Macbeth w czwartej scenie aktu drugiego, a jak to się zmieniło później w akcie trzecim, kiedy zobaczył kruki, które coś mu powiedziały, cofając go w retrospekcji do aktu pierwszego, ale tylko myślami. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. W dramacie szekspirowskim chodzi właśnie o to, żeby skupiać się na bohaterach i ich rozkminiać, próbować się z nimi utożsamić i zastanowić się na ich przykładach, co na przykład zrobilibyśmy w jakiejś sytuacji, takiej sytuacji, jakiej oni doświadczają. Ta cecha, którą teraz opisałem, to właśnie pierwsza różnica, czy właściwie gigantyczna przepaść pomiędzy tym, jakie są postacie w zwykłym dramacie, czy jacy są bohaterowie zwykłego dramatu, a jacy są bohaterowie dramatu Szekspira. Druga cecha dramatu szekspirowskiego to całkowite zignorowanie zasady trzech jedności, która jest nieodłączną właśnie taką funkcją czy cechą dramatu klasycznego. Swoją drogą polecam ci mój materiał o właśnie dramacie klasycznym. Bohatera dramatu, jak właśnie Antygona czy Król Edyp. I tutaj wjeżdżają pojęcia, które przydadzą ci się w życiu równie często, co znajomość na poziomie C2 języka starożytnych Inków, czyli
Dramat, dopóki Szekspir go nie zrewolucjonizował, niszcząc przy tym życie pokoleniom polskich maturzystów, miał dziać się w sposób linearny, czyli chronologicznie. Poznawaliśmy następujące po sobie po prostu wydarzenia. Do tego dział się w miejscach, które były blisko siebie. Na przykład w pałacu, a później na dziedzińcu tego pałacu, a potem znowu w środku pałacu, a na końcu ewentualnie przed pałacem. Albo w ogóle, na przykład tylko w pałacu, albo tylko przed pałacem. No i ta najważniejsza zasada jedności mówiła o jedności akcji, czyli że dramat opowiada historię, jedną historię, że ma jeden główny wątek, a nie, tak jak szekspirowski, 18 tysięcy historii do wyboru, która jest ważna, która nie, a na końcu i tak okazuje się w sumie, że każda jest ważna. Ma to sens, powiem ci, że przekonujesz mnie niestety, ale nie będę uznawał tego. Przekonujesz mnie, ale odrzucę to. Bez powodu. U Szekspira nie ma właśnie ani jedności czasu, bo mamy retrospekcję, czy pierwsza scena może być na przykład chronologicznie ostatnia, bohater w środkowym akcie ma nagle sen, który jest wizją z przyszłości, która dzieje się po skończeniu dramatu. Do tego w trakcie danych scen bohaterowie często mówią też o tym, co było wcześniej, tworząc ci jakiś seans po prostu jak w Incepcji. Nie ma też oczywiście jedności miejsca. Scena w teatrze zmienia się wielokrotnie, raz jesteśmy w pałacu, potem przenosimy się na bagno, gdzie jest chatka Shreka, a potem jesteśmy znowu w pałacu, a potem jesteśmy w głowie bohatera, który śpi i wraca do tej chatki Shreka. No i oczywiście nie ma też jedności akcji. Przeciętny dramat Szekspira ma więcej wątków niż egzamin maturalny łącznie pytań, z czego część jest poboczna, część jest główna, a część dosłownie nie wiadomo jaka jest i decydujesz o tym ty, jak sobie po prostu wylosujesz na kole. O ile ciężko na przykład po poznaniu historii Antygony z Foklesa albo Króla Edypa nie mieć jakichś wniosków takich podobnych do tego, co powiedzi podręcznik, o tyle po lekturze takiego Macbetha na przykład, jakby serio go przeczytać i zacząć analizować, to okazałoby się, że te motywy i morały, które uznajemy za ważne, bo tak ci ktoś napisał w opracowaniu albo w wymogach CKE, zostały serio wybrane na zasadzie jakiejś gry losowej, bo historię tę można odczytywać na 7 tysięcy innych, równie legitnych sposobów. I moim zdaniem to jest właśnie element odpowiedzi na pytanie, dlaczego o Szekspirze i jego dziełach jest tak dużo na egzaminach i w szkole. Bo tutaj przesłania, wątków i możliwości interpretacji historii jest tak dużo, że jest to po prostu idealny tekst kultury do zadawania randomowych pytań i później udawania, że ale jak to? Przecież to ma taki sens. Zobacz, jak to wynika z ułożenia gwiazd w czwartej scenie aktu 17, kiedy jakiś jeleń tam zawył po prostu w dobrej tonacji. Co? I kolejna cecha charakterystyczna dla dramatów Szekspira, która jest jednocześnie prawdopodobnie ulubioną cechą tych utworów dla profesora polonistyki i powodem zniszczonych życiorysów 20% licealistów. Język w utworach Szekspira wyróżnia się na tle wszystkiego, co powstaje w tamtym czasie. No i oczywiście wyróżnia też dramaty szekspirowskie od dramatu klasycznego, który był napisany tak, żeby dało się go z łatwością zrozumieć, żeby przekazać ludowi jakieś uniwersalne przesłanie. Podobno Brytyjczycy w trakcie II wojny światowej, zamiast opracowywać maszyny szyfrujące, jak na przykład Enigma, po prostu publikowali, co zamierzają zrobić swoim wojskiem w dramatach pisanych na wzór tych Szekspira i nikt z wywiadu III Rzeszy nie był w stanie dojść do tego, jakie mają zamiary. Po prostu rozpisywali ruchy wojsk w dialogach, na role. Szekspir obrał sobie za cel zrobienie wrażenia swoimi utworami i pokazanie inteligencji i współczesnym elitom, że to on jest tutaj prawdziwym artystą, innowatorem. To sprawia, że język, albo bardziej styl, powiedzielibyśmy, utworów Szekspira, jest pełen 19-krotnie złożonych porównań, metonimii i epitetów, które pasują do siebie tylko jak zjesz ayahuaskę z jakimś szamanem plemienia Amazonii. Ale to nie wszystko, bo w pewnym momencie, jak Szekspir wypuścił pierwsze dramaty, które były trudniejsze do zrozumienia niż wypowiedź boksera zaraz po 12 rundach w uznał, że pójdzie o krok dalej i zacznie dosłownie robić nowe słowa na potrzeby swoich dzieł. What the fuck is this piece of shit? I tak właśnie cechą dramatu szekspirowskiego jest słowotwórstwo, tworzenie nowych słów, które nigdzie poza danym utworem nie będą już wykorzystane. Super, nie? Do tego w ramach stylu szekspirowskiego znajdziemy też sporo ironii. Bohaterowie pozwalają sobie na sarkazm i na żarty, co w dramacie klasycznym, podobnie jak wszystkie te wcześniejsze elementy na czele z wymyślaniem słów, byłoby po prostu nie do pomyślenia, bo tam liczyło się dowiezienie jakiejś informacji, na przykład, że istnieją bogowie, albo że życie jest trudne. No i kiedy bohater dramatu klasycznego chce powiedzieć, że życie jest niesprawiedliwe, to mówi na przykład, no nie zgadniesz, życie jest niesprawiedliwe. A co mówi bohater dramatu szekspirowskiego? No mówi na przykład, niech się zraniony jeleń słania, stado już w bór odbiega, bo jest czas snu i czas czuwania. Na tym ten świat polega. Aha.
Szekspir wydał naprawdę dużo dzieł. Tak dużo, że wśród badaczy literatury toczy się nawet spór o to, czy te dzieła faktycznie są jego. Co do tych najważniejszych raczej wątpliwości nie ma, ale jeśli nawet by były, to nie rozstrzyga ich niestety albo stety 17-latek na sprawdzianie, także to nie jest istotne. Takie trzy dzieła, które są właśnie istotne i które omówimy, to Hamlet, Macbeth i Romeo i Julia, z których ten ostatni utwór z reguły poznajesz jako pierwszy jeszcze w podstawówce. Romeo i Julia polega na tym, że jest Romeo Montecchi, który zakochuje się od pierwszego wejrzenia w Julii Capulet podczas balu. Ich miłość jest jednak skazana na porażkę, ponieważ obie rodziny są ze sobą w niezgodzie. Ale Romeo i Julia szanują rady i zakazy swoich rodzin, jak twój pies zakaz wchodzenia na kanapę. Dlatego żenią się i potem razem przeżywają serię porażek i problemów na każdej płaszczyźnie, łącznie z płaszczyzną komunikacyjną, co kończy się tym, że każdy z nich się zabija, bo myśli, że to drugie to zrobiło. Mówię, matko bosko, mówię, co się stanęło? Hamleta i Macbetha omawiać nie będę, bo nie da się tego zrobić, jeśli ktoś ci go omówił i podał na przykład porcję morałów i motywów, to wiedz, że cię oszukuje, bo są to lektury mega złożone i tak ambitne, że poznawanie ich przez 18-latków porównałbym do zadania na fizyce polegającego na przeprowadzeniu próby jądrowej na jakimś atolu na Filipinach albo zbadanie czegoś zderzaczem hadronów w CERNie. Przedstawię ci za to tych bohaterów, tak żeby ci się nie mylili. No więc na początek Macbeth, czyli wojownik ze Szkocji, który poznaje przepowiednię mówiącą, że będzie władcą swojego kraju. Macbetha poznajemy jako postać targaną konfliktem wewnętrznym, a właściwie konfliktami wewnętrznymi. Macbetha kusi władza, jest też przy tym sprytny, jest gotów nawet udawać, że wariuje, tylko po to, żeby manipulować swoim otoczeniem, no i właśnie sięgnąć po tę władzę. Macbeth jest więc mega zdeterminowany, żeby osiągnąć swoje cele, ale kiedy już mu się to uda, to nie wie faktycznie, czy tego chciał. Do tego nie jest w stanie sobie sam odpowiedzieć na to, czy jest dobry, czy zły, a na pewno wie, że jest dobry do czynienia zła i to wcale nie jest najlepsze dla jego psychiki. Hamlet z kolei przy Macbethie wygląda jak ten ziomek, który nie ćwiczy na WF-ie, bo on jest artystą. No tak po prostu nie najlepiej przy nim wypada na takiej skali samców, gdzie tam jest ten beta i alfa i w ogóle sigma. Hamlet nie jest wojownikiem, który chce być królem, tylko jest królewiczem, który najprawdopodobniej i tak tym królem będzie, a na początku niespecjalnie ma na to ochotę. Jest zadbany, elegancki, wychowany na dworze i wrażliwy na sztukę, no i też nie lubi zła, brzydzi się nim. Jeśli w renesansowej Danii dałoby się zamawiać pumpkin latte, to Hamlet właśnie miałby taką kartę stałego klienta na pumpkin latte. Nigdy tego shitu nie zamawiałem swoją drogą. Hamleta dręczy to, co dzieje się na dworze i intrygi miłosne, i polityczne, i w ogóle wszystko. Rzeczywistość go przytłacza. Na jego oczach w pewnym momencie widzi, jak szwagier próbuje zająć tron królestwa i wtedy zaczyna się taka przemiana. Hamlet gada też z duchami, ale jego rozmowy są bardziej jak tworzenie masterplanu niż efekt tego, że siada mu psycha, bo Macbeth jak gada z duchami, to właśnie wtedy, kiedy siada mu psycha. Hamlet właśnie przechodzi taką modelową, spektakularną przemianę, bo zło, które zawsze odrzucał czy przed którym się bronił, staje mu się coraz bardziej bliskie. Po poznaniu prawdy na temat jednej z intryg, która wydarzyła się na tronie, staje się przebiegły i nieufny. Można powiedzieć, że się macbetyzuje, chociaż teraz rozdzielenie tych postaci jest jeszcze trudniejsze, jak jedną przemianę opiszemy nazwą tego drugiego. Główna cecha, która rozróżnia tych bohaterów, moim zdaniem, ale to prawdopodobnie błąd, bo to są po prostu mega złożone utwory, ale i tak powiem, to jest to, że Macbeth jest gotów popełnić zbrodnię bez mrugnięcia okiem, ale potem spędza 2 miesiące sparaliżowany przez swój mózg, a Hamlet ma na odwrót, bo ma prawdopodobnie znacznie więcej IQ i on będzie się z tym męczył, zanim coś zrobi, no ale prawdopodobnie jakby zrobi to. Taka marzycielska, delikatna, czysta natura Hamleta zupełnie nie pasuje do środowiska, w którym jest, do dworu. I w sumie to jest zabawne, bo w pewnym momencie jest taka scena, w której duch ojca dosłownie domaga się od Hamleta, żeby go pomścił, a ten reaguje na to po prostu mówiąc, że życie nie ma sensu i weźcie mnie wszyscy, zostawcie. Także czy to pomogło ci rozróżnić jednego od drugiego? No myślę, że nie. I na koniec, żeby nie było, można pozwolić sobie na sekcję odrobinę bardziej ambitną i też odrobinę mniej krytyczną. Surprise, motherfucker! Bo Szekspir, czy nam się to podoba, czy nie, a właściwie mimo tego, że nam się to nie podoba, zbudował sobie legendę i markę, której nikt później nie podważy i w sumie nie zrobił tego do tej pory. No więc w sumie skąd taka gigantyczna i niezachwiana popularność jego dzieł i takie określenie mianem geniuszu, poza tą teorią z przemocą intelektualną, która moim zdaniem ma trochę sensu? No właśnie, moim zdaniem wynika to paradoksalnie przede wszystkim z uniwersalności utworów, które tworzył, albo bardziej tematyki pewnych wątków zawartych w utworach Szekspira. Mamy tam dużo miłości, zazdrości,
wysokości ambicji jest zemsta, władza, zdrada czy problemy psychiczne wynikające z takiego wewnętrznego rozdarcia. I to po prostu zawsze jest aktualne. Znamy to na przykład z Biblii czy mitologii. Niezależnie od epoki czy kultury, nieważne czy jesteś zapaśnikiem, piłkarzykiem albo gamerem, jeśli tylko chcesz, jeśli przebijesz się przez szyfry językowe, które kiedyś były atrakcyjne, no teraz po prostu stanowią barierę, możesz utożsamiać się z postaciami i sytuacjami przedstawionymi w jego sztukach. Wbrew pozorom taki Hamlet czy Macbeth są mega relatable, powiedzielibyśmy. Niejasne przesłanie na koniec utworu nikogo nie wyklucza, a skondensowanie 190 postaci i 350 motywów w kilku aktach sprawia, że każdy, jeśli tylko chce, znalazłby coś dla siebie. I to zawsze robi wrażenie, kiedy twoje dzieło może funkcjonować jak zwierciadło dla odbiorcy, albo jest jakąś diagnozą, najlepiej diagnozą polityczną, albo recenzją czyjejś działalności. A dzieła Szekspira są dosłownie każdą z tych rzeczy. Nice. Do tego mamy tutaj wyuzdany język i styl, które, no właśnie, dla bardzo wielu osób nie były wadą ani utrudnieniem, tylko popisem artystycznym i takim dowodem na wszechstronność, czy geniusz artysty, tak? No i właśnie to wszystko składa się na tę odpowiedź, dlaczego masz tego Szekspira w swoim podręczniku. No więc jeśli na twojej edukacyjnej drodze stanie się Szekspir, a na pewno tak się stanie, albo już się tak stało, podejdź do niego z szacunkiem, ale też ze świadomością, że jego twórczość jest jak ruchome piaski. To jest mega doskillowany boss edukacyjny, którego nie pokonasz. Możesz go ominąć, albo podejść z odpowiednim dystansem i po prostu tak troszeczkę liznąć tego, co proponuje ci podstawa programowa. Życzę ci powodzenia, bo jest to naprawdę zacny i trudny przeciwnik, ale na pewno przetrwasz. Polecam ci też inne moje materiały. Jeśli chcesz mi się odwdzięczyć za te godziny przegadane na YouTubie, to podsuń mój materiał na przykład swojemu koledze albo koleżance, albo swojemu największemu arcywrogowi Nemezis, tak żeby zepsuć mu dzień. Dzięki wielkie, życzę ci cudownego wieczoru albo dnia, albo popołudnia, albo wszystkiego naraz i cześć. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.